Dobra. Dzisiaj wymyśliłem sobie takie coś. Zrobię sobie zestawik do spinningowania martwą rybą. Odciąłem sobie jakieś 60 cm plecionki. Dam sobie, co tu dać najpierw? Krętlik sobie dam. Tak? Chyba tak. Nie wiem, czy ten zestaw dobrze mi wyjdzie, czy dobrze będzie się spisywał. No, zobaczymy. Kretliczek. Oj, w złą stronę przełożyłem. Jeszcze raz. Krętliczek. Cyk. Postaram się to zrobić jak najprościej się da. Dalej będzie tak. Ta plecionka wcześniej, dobrze ja myślę, chyba dobrze, odcięta, jeden koniec dam tutaj i to będzie taki sobie przylotowo, tak o. Na tym końcu tutaj damy agrafkę, nie musi być skrętlikiem, bo tutaj będzie ciężarek. Jestem ciekawy, co mi z tego wyjdzie. W Polsce pewnie nie można takiego czegoś robić. Nie można spinningować martwą rybą. Tam z tego, co kiedyś słyszałem, nie wiem, czy to jeszcze prawda, czy to ten przepis jeszcze jest. Pewnie tak. Tu sobie odetniemy. Sobie od razu ciężarek założymy i założę taki trochę cięższy. To jest chyba z 60 gram. Dobra. Bierzemy sobie drugi koniec tej pleciony. I do tego końca drugiego tutaj przypierniczymy, panie. Najpierw damy koralik, żeby nam nic się nie uderzało tam o ten krętlik wyżej, żeby nam się węzeł nie psuł czy coś przecierał. Cyk. Naprawdę nie wiem, czy to dobrze robię. Czy to jest dobry pomysł w ogóle? Czyli krętliczek i nie krętliczek, a ta śrucinka. I tutaj już damy agrafkę z krętlikiem. I do tej agrafki z krętlikiem będziemy sobie przyczepiać takie coś jak stalka z dwiema kotwiczkami. A na tej stalce z dwiema kotwiczkami będzie dzisiaj na przykład makrela. Nieduża. Dobrze wymyślił? Zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie mi się jakoś bardzo plątało przy rzutach. Zamkniemy. Zamkniemy.
I tu sobie od razu ciach. No i dobra. Zestaw chyba gotowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sobie to zamknę. A więc tak, mamy ciężarek, dosyć długi kawał plecionki, no i tu u góry będzie sobie o takie coś. Tylko coś już mi się pamiętało troszeczkę. Dobra, o. Cyk. Tu sobie będzie przelotowo. Tu będzie ta makrola. I tak sobie będę pod nie ten ciężarek ciągał. A makrola będzie powyżej. Jakieś dobre pół metra. To co, próbujemy? Tak. Tutaj nasza przynęciora. Takie nieduże makrolonki. To co zrobię, żeby mi przyrzucie nie spadały. Lekko zmarznięte. Dobra. Pytanie. Jak tu tą diablicę zamontować? Dobrze, żeby sobie ona tak była zaczepiona. I żeby po braniu sobie nie spadła. To chyba wiemy, co zrobimy. Takim sobie systemem to zrobimy, że spróbuję przewlec agrafkę o tędy i paszczą sobie wyjdzie. Cyk. O, co ty połknęłaś? Agraweczkę? Proszę bardzo. O to mi chodziło. Będzie makrela line through. Aha. Jak złapię na to dzisiaj szczupaka, tak to opatentuję chyba, że o. O, cyk. I tu przy ogonie gdzieś. Cyk. Dobra, takie coś, panie. A, jestem ciekawy, kto się spisze. Dobra, pierwszy rzut robimy. Zobaczymy, czy to mi się nie będzie plątało. Najważniejsze, tak mi się wydaje, żeby tak o sobie bujnąć i w tym czasie, jak to się buja, zarzucić. Ole, coś tam poszło, ale chyba dobrze. No zobaczymy. O, spadło sobie na dół i sobie tak pomału będziemy ciągnąć. Coś tam przyczepił. No, minusem będzie na pewno to, że będą mogły być zaczepy. No i ciekawe, czy makrela nie brodzi po dnie, a ciężarek nie jest u góry, ale chyba nie, nie powinien. Thank you.
Aha, elegancko. Ciężarek na dole, makrelka u góry. Tylko ciekawe, czy jak szczupak walnie, czy jak go zatnę. Ogólnie to też można sobie to na dno, na dnie zostawić. Albo po prostu tak pomału sobie ściągać. Został dosyć ciekawy, tylko mało, że no, to był zaczep, czy to była ryba? Raczej chyba zaczep lekki. No, najważniejsze, żeby się nie plątało i żeby szczupaki się zacinało dobrze, bo inaczej będzie lipa. Ale ja, jak się okaże, że ma ślady po zębach już ta makrela, a teraz się nie było brany. A może jednak. Ale jajca. To był szczupak, kurza twarz. Ja myślałem, że zaczep. Nie wiem, drugi. No jak diabeł, to się było, o matko. Dosyć ładnie rozciachana. Kurde. No to może być problem z zacinaniem tego. Ale jajca. Ładne jaja. Zobaczymy, może złapię coś. Ten zestaw. He, kurde. Krupy stoją. Jak się zarzuci, to stoją w miejscu. Rzadko kiedy branie, a tutaj proszę. Spinik makrelą i od razu branie było. Czyli od razu, jak będzie jakieś przytrzymanie, trzeba ostro ciąć. No i dobra, tym zestawem oddałem w sumie jakieś 20-25 rzutów. Jakoś bardzo się nie... No w sumie chyba tylko raz się trochę tam splątało. No, raz się tylko splątało. Jedno branie było zaraz za tym drugim rzutem na początku, a później niestety nic. No i co? Dajcie znać, co myślicie o takim zestawie. O, teraz mi się lekko też splątało, no faktycznie. Drugi raz się splątało. No i minus z tego taki, no jeszcze nie wiem dokładnie, jak to z tym zacinaniem szczupaków. To raz, a po drugie, że 20-25 rzutów i dwie makrelki poszły się tego. Są do wyrzucenia. No, taki z tego minus. No i mówię, nie wiem, jak to tam z zacinaniem szczupaków by było. Ale takie całkiem fajne. Na pewno są te zestawiki gotowe, takie do trollingu, do makrelami. No na pewno, no. Na pewno już nie jeden z was tak próbował łowić. Dobra, tą notkę zwijam. No, jakby co, to możecie dać w komentarzu jakieś linki może do jakichś ciekawych systemików takich właśnie do spinningowania makrelą albo do trollingu makrelą. Czemu nie? Byłbym wdzięczny. Zachęcam do polubienia filmu, subskrypcji kanału i trzymajcie się. O, a jeszcze dodam, że wędka to ten Witchwood Agitator, czy jakoś 60 do 100 gram, 2,70 długi i kołowrotek Dajba
Maxilt BG. Dobra, to tyle. Na razie.